Anna Śliwińska, głowa upchana marzeniami. Pobiegnijmy drogą wprost do marzeń. One mieszkają gdzieś nad nami. Pobiegnijmy, a potem wróćmy na dół z głową upchaną marzeniami. Z taką głową nie żyje się łatwiej, bo już się w niej niewiele mieści i bardzo trudno jest w nią upchać słowa codziennej, zwykłej treści. Trudno się skupić jest na lekcji, przypalić obiad za to łatwo i wydać się ludziom roztargnionym, gdy się zapomni zabrać palto. Czasem ta głowa bardzo ciąży i trzeba mieć w sobie wiele siły, aby się pod nią nie załamać, by się marzenia nie rozbiły. Lecz, o ironio, gdy smutne chwile czyhają na nas gdzieś w ukryciu, dam sobie głowę tę właśnie uciąć, marzenia trzymają nas przy życiu. Może dlatego tak wielu ludzi, kiedy już spełnią chociaż jedno, to biegną prędko po kolejne, aby ich w głowie wciąż było pełno. Czytał oczywiście tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka. Jeśli podoba ci się to, co robię, wpisz w Google krzyżyk tata Mariusz i wybierz najwygodniejszą ścieżkę do pozostania na bieżąco. Ilisku, dzięki, że jesteś i do usłyszenia.